Zaczynamy nowego vloga z pięknego miejsca, ale zanim to zrobimy, to musimy się ubrać, umyć i bo dopiero się obudziliśmy i przede wszystkim przeparkować samochód do cienia, bo jest strasznie ciepło. Czas będzie dzisiaj ogolić włosy, bo już czas na to, z tego co widzę. No, dobra jest? No, jest dobra. Może jakieś, nie wiem, zbliżenie albo jakieś takie no, coś? No pewno. Co? Wyglądasz jak borsuk. Co trzeba zrobić, jak się ogoli włosy? Trzeba się umyć, w jeziorze najlepiej. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga Podróżowanie. Podróżowanie przez V. Moi drodzy, mamy lekką tremę i tak zaczynamy, nie zaczynamy tego vloga, bo przez ostatnie dwa tygodnie w ogóle nie vlogowaliśmy. Mieliśmy kamerę w serwisie. Ci, którzy mają bystre oko, to dzisiaj albo jutro wypatrzą, że tutaj nie ma już takiej plamki, która towarzyszyła naszym vlogom przez ostatnie pół roku. Bo na matrycy tam jakiś był pyłek czy coś, no i w każdym razie trzeba było to oddać do serwisu, oni to rozkręcili, wyczyścili, potem nie skręcili, trzeba było oddać jeszcze raz do serwisu i dwa tygodnie byliśmy bez aparatu, więc tak odpoczęliśmy troszeczkę od vlogowania, ale nie odpoczęliśmy od vana. Tak, bo w tym czasie pracowaliśmy w vanie, robiliśmy tutaj parę takich zmian, wprowadziliśmy parę udogodnień, parę upiększeń naszym zdaniem. I parę takich zmian, które zobaczycie wkrótce. Część tu już widać, takie portugalskie ażulejo, czyli kafaleczki się pojawiły. Tak, niestety no nie mogliśmy tego nagrywać, bo jakie ciekawe, nie było kamery. Więc po prostu za jakiś czas zrobimy taki odcinek, w którym Wam wszystko pokażemy i opowiemy. Także, ale to za jakiś czas. Na razie po prostu nie dziwcie się, jeśli zobaczycie jakieś ujęcia, jakieś nowe, dziwne rzeczy i kolory. Nie bądźcie zaskoczeni, są zmiany. Teraz będziemy gadane od tego odcinek, bo parę rzeczy się pojawiło przez ostatnie tygodnie i chcielibyśmy po prostu teraz to wszystko przelecieć, żebyście byli na bieżąco, co się dzieje w naszym życiu, co się działo w naszym życiu i co się będzie działo w naszym życiu i w naszych vlogach i filmach. Także lecimy po kolei. Jesteśmy teraz w drodze do Bieszczad, jesteśmy przed Bieszczadami. Do końca miesiąca, czyli do końca sierpnia jesteśmy jeszcze na terenie Polski. Będziemy sobie tutaj krążyć po Bieszczadach. Mamy dużo miejsc do odwiedzenia, gospodarstwa agroturystyczne, gdzie są serki, jakieś kozie, naleweczki, miody i te sprawy. Jazdy na koniu, chodzenie po górach, więc no chcemy po też... Po połoninach, Łukasz, po połoninach. No, KSU i te sprawy, tak, więc... plany mamy duże, aczkolwiek też mamy w planach zrobić sobie krótkie wakacje tutaj. Odpocząć właśnie od vlogowania, na zasadzie po prostu odpocząć i nic nie robić, siedzieć sobie nad rzeką i nie pokazywać koniecznie wszystkiego przez kamerę, wyłączyć na chwilę telefony i tak dalej. Także vlogi będą... Aha, no bo tak, kolejnym naszym punktem jeszcze po Bieszczadach jest Ukraina. I teraz w związku z tym wszystkim, że i w Bieszczadach, i w Ukrainie nie będzie zbyt dobrego internetu prawdopodobnie. No. I w związku z tym, że nasze vlogowanie będzie troszeczkę takie oszczędniejsze, będziemy troszkę mniej vlogować przez najbliższe dwa tygodnie, więc nasze vlogi prawdopodobnie będą się ukazywać z nieregularnością. No. Tak jak na przykład ten dzisiejszy vlog jest z jednodniowym, a może nawet dwudniowym opóźnieniem. Dzisiaj mamy 21 środę i te normalnie w środę lecą u nas vlogi, w środę i w niedzielę. Ale wiem, że ten vlog dzisiaj nie poleci, bo my nie zdążymy go po prostu zmontować ani wysłać. Więc te vlogi po prostu będą się pojawiać teraz. No, dobrze by było, jeżeli będą w środę i w niedzielę, ale możliwe, że będą rzadziej. Więc jeżeli ktoś z Was nie chce przegapić naszego nowego odcinka, to zachęcam, żeby kliknąć w przycisk ten dzwoneczek.
jeżeli się da, po prostu samo dzwoneczek, a jeżeli nie, to subskrybuj i dzwoneczek i w ten sposób będziecie wiedzieć o tym, kiedy nowy vlog się pojawi, żeby być po prostu na bieżąco, żeby niczego nie przegapić. Jeśli chcecie być na bieżąco, oczywiście będziemy także informować na naszych socialach, na Facebooku, na Instagramie, także kto chce mieć rękę na pulsie, może na tyle, na ile będziemy mogli, bo nie będziemy mieć dostępu do internetu w niektórych miejscach. Ale o vlogach poinformujemy. No, więc zachęcam, kliknijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi vlogami z Polski i z Ukrainy. A propos Ukrainy, to jeszcze jest sprawa jedna bardzo ważna. Jeżeli ktoś z Was ma jakiekolwiek informacje, jakiekolwiek ciekawostki albo coś, miejsca, które moglibyśmy zobaczyć, to my pojedziemy teraz do Lwowa. Z Lwowa pojedziemy prawdopodobnie w kierunku Odessy albo w kierunku... Rumunii. Pokażę Wam właśnie teraz na mapie. Mniej więcej w tym rejonie Ukrainy będziemy krążyć, więc jeżeli ktoś z Was był tam, zna jakieś dobre miejscówki, restauracje, kempingi przede wszystkim, jak wygląda sprawa z spaniem na dziko i na kempingach, to dajcie nam znać, bo troszeczkę się boimy spać na dziko, w sensie dużo ludzi nam mówi, że to nie robić, więc będziemy spać na kempingach, więc zobaczymy, jak wyglądają kempingi na Ukrainie, o ile są tam kempingi. Także czekamy na informacje, piszcie w wiadomości, albo w komentarzu, albo gdziekolwiek. Ale proszę, piszcie te osoby, które były i mają doświadczenie z Ukrainą, nie że tam wam sąsiad opowiadał, czy macie znajomych z Ukrainy, tylko osoby, które były, podróżowały przez Ukrainę, napiszcie nam jakieś rady, na co zwrócić uwagę, na co trzeba uważać, gdzie można się zatrzymywać i tak dalej. I jeszcze Wam powiemy, co się wydarzyło w ostatnich tych dwóch tygodniach. W ostatnich dwóch tygodniach, oprócz tego, że remontowaliśmy vana, to jeszcze wypuściliśmy kurs budowy kampera. Ci, co nie wiedzą, to się teraz dowiedzą. Przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad internetowym kursem budowy kampera. Powstało 77 lekcji wideo, krok po kroku, od przygotowania, od w ogóle planowania, od strony prawnej, jak wygląda przygotowanie do takiej budowy, jak wybrać auto, gdzie kupić auto, jak go przerobić. Jest mnóstwo po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo godzin przegadanych w formie wideo. Oprócz czego jest też mnóstwo materiału pisanego do czytania, obrazki, Excele i tak dalej. Więc to jest taki kompleksowy kurs, który no w zupełności wystarczy komuś, kto myśli o budowie kampera, a nigdy tego wcześniej nie robił. I jest normalnie krok po kroku wytłumaczone wszystko, co trzeba zrobić, lista rzeczy, plany, koszty i tak dalej. I kurs jest już w sprzedaży od kilku tygodni, od 1 września i już mamy bardzo dużą grupę ludzi, którzy niedługo będą jeździć swoimi kamperami, za co się bardzo cieszę. I zachęcam pozostałe osoby, kto by tylko chciał, to możecie wejść. I od razu muszę powiedzieć odnośnie tego, co się wydarzyło na Facebooku, bo jak poinformowaliśmy na Facebooku, że kurs już jest w sprzedaży, to nas dotknęło troszeczkę hejtu. No i na YouTubie też, na YouTubie też. Tej społeczności tak zwanej. Ale spieszymy Wam powiedzieć, bo dostaliśmy bardzo dużo wiadomości, jak spotykamy się twarzą w twarz, to bardzo nas wspieracie, za co Wam serdecznie dziękujemy. No i spieszymy Wam powiedzieć, że tak, zabolało nas to, zrobiło nam się przykro, bo my jakby wypuszczając ten kurs mamy tylko i wyłącznie dobre intencje i to nawet nie chodzi o jakiś mega zarobek, tylko po prostu włożyliśmy mnóstwo pracy w powstanie tego kursu. Ale to nie jest ważne, chodzi o to przede wszystkim, że zabolało nas to, zetknęliśmy się z tym, ale też była to bardzo dla nas ważna lekcja i jakby sami sobie odpowiedzieliśmy, jak chcemy prowadzić naszego vloga, jak chcemy prowadzić nasze sociale i zdecydowaliśmy się, że u nas po prostu nie będzie hejtu, nie będziemy w ogóle pozwalać, nie będziemy w ogóle wchodzić w dyskusję, bo mamy wrażenie, że osoby, które nas hejtowały, one nie miały, jakby nikt nam nie zadał pytania, dlaczego tak jest, skąd ta cena, tylko od razu po prostu bam, nie możecie, nie powinniście i tak dalej. Co ciekawe, jedna z tych osób napisała do nas i okazało się, że był to handlarz przyczep kempingowych, tak? Tak. Z Anglii. Więc po prostu z tego, co my to rozumiemy, jak na to my patrzymy, to osoby, które nas tak mocno hejtowały, po prostu pisały do nas z pozycji jakiegoś lęku albo jakiejś takiej niewiedzy po prostu totalnej, tak jakby w ogóle nas nie oglądały albo, no nie wiem, to było po prostu dziwne, ale ważne doświadczenie i no i tyle, poradziliśmy sobie, jest to już za jesteśmy nami. Jesteśmy silniejsi teraz. Jedziemy do przodu, jedziemy z Wami, którzy macie na to ochotę. Dobra, to tyle a propos tego, nie chcemy się też za dużo rozgadywać dokładnie na ten temat. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za wsparcie, hejterom mówimy Auf Wiedersehen. I dziękujemy serdecznie tym, którzy są z nami, którzy nas rozumieją, którzy nas po prostu wysyłają do nas dobro i mówią, że widzą w nas to dobro i my jesteśmy mega wdzięczni za to i bardzo dziękujemy wszystkim tym, z którymi spotkaliśmy się w Polsce, bo podczas naszej podróży przez Polskę, która niestety już dobiega końca, spotkaliśmy fantastycznych ludzi. Niesamowite. Miłych, ciepłych, odważnych ludzi, od których się także coś my nauczyliśmy.
Dziękujemy. Dziękujemy. To chyba wszystko tyle. Wszystko wskazuje na to, że to tyle tego gadanka. Pamiętajcie o tej Ukrainie. Kto coś wie na temat Ukrainy, tego rejonu po Ukrainy, którym wskazaliśmy, to dajcie nam znać. My tam będziemy mniej więcej 2 tygodnie się bujać, a potem pojedziemy w stronę Bałkan. Bałkanów? Bałkany? Na Bałkany. W dół, na południe. No, i pamiętajcie też o tym dzwoneczku, jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi vlogami. I przepraszamy za opóźnienie, ale no, siła wyższa. Internety, mimo że mamy antenę wzmacniającą sygnał, po prostu internety w Bieszczadach nie są najlepsze. No. Tak mówię. Bajo. To chyba tyle. Możliwe, że jeszcze coś zobaczycie dzisiaj, ale teraz jedziemy na zakupy, bo jesteśmy głodni. Pa.